Maxie. Ja przymierzam spodnie i leżą idealnie, także na bankier wezmę takie jasne. Ale są fajne, bo są z takiego materiału, a nie z jeansów. Są cudowne, także na pewno biorę. Wyszło się z moją Super Maxa, tutaj jeszcze jest przy kasach. I zaraz będziemy szli na kawę i jeszcze kupić Olkowi prezent, bo jeszcze tego nie mam nic jedynego, ani długo się. Trochę później otworzymy kalendarz adwentowy, co mamy? Tu mamy 13. O matko, gruszka? To jest gruszka. Jestem już w domu, także wróciłam, pokażę zaraz wam spodnie, które kupiłam w TK Maxie. W sumie to chyba to dzisiaj tylko kupiłam, w sumie to nic na siebie nie znalazłam więcej. Więc takie dosyć małe zakupy, ale i tak jestem zadowolona ze spodni, bo są mega. Obrabiam dla was vloga z piątku i strasznie was przepraszam za to, że ostatnio tak trochę, powiedzmy, zaniedbałam te vlogmasy, bo w sumie to nie widzę tak naprawdę sensu też czasami nagrywać tych vlogmasów, bo nic się ciekawego nie dzieje i bez sensu wrzucać filmik, który by was po prostu zanudził. Może jest trochę złe światło, ale one wyglądają mniej więcej tak, one są jasne. To jest niby 1,58 m. Co prawda ja mam 1,64 m. Ale powiem wam, że to nie jest tak, to nie jest normalny jeans. To są po prostu takie spodnie, takie ala trochę leginsy, bo nie są to jeansy, one po prostu tak wyglądają i dla mnie po prostu są świetne. Pasują idealnie, także ani nie są za małe, ani za duże, po prostu jakby na mnie były szyte. I one kosztowały 50 zł. Także myślę, że cena jak na takie fajne spodnie to wcale nie jest drogo. Przed chwilą skończyłam dla was obrabiać filmik i mi się renderuje, są na razie 4%, 5%. I wiem, że jest już strasznie, strasznie późno, ale chcę po prostu dla was dzisiaj zrobić i ewentualnie dzisiaj już wgrać. I tak dla pewności, to jest filmik z 12, z soboty. Ja nie nagrywam według daty, ja mam własną numerację. I w międzyczasie oglądam kości, bo już dawno nie oglądałam. Okej, więc ja kończę tego vloga, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o kciuku w górę, subskrybowaniu mojego kanału, no i oczywiście o napisaniu komentarzy. Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, pa pa!